16 sierpnia wspominamy błogosławionego Gabriela Marię z Benifajo, zakonnika i męczennika. Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się 8 października 1866 roku w Benifajo de Espioca w prowincji Walencji w południowo-wschodniej Hiszpanii. Skończył szkołę podstawową, a potem podjął pracę jako pomocnik stolarza. Wkrótce poznał tajniki tego zawodu. W wieku 25 lat Józef zdecydował się zostać zakonnikiem w zakonie braci mniejszych kapucynów Matki Bożej Bolesnej. Po kilku latach formacji, 15 sierpnia 1896 roku, złożył śluby wieczyste, przyjmując imię ojca Gabriela Marii z Benifajo. Był skromnym, pogodnym i życzliwym zakonnikiem. Pracował w wielu domach swojego zgromadzenia jako administrator i utalentowany stolarz. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii musiał opuścić klasztor, a schronienie znalazł w domu swojej siostrzenicy. 14 sierpnia 1936 roku został brutalnie uprowadzony i przewieziony do wiejskiego więzienia. Dwa dni później, 16 sierpnia, wraz z 5 innymi kapłanami został zamordowany. Umierając, męczennicy wyznawali wiarę, wołając: „Niech żyje Chrystus Król”. Ojciec Gabriel miał 77 lat. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Gabriel aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.